Cześć, witam serdecznie, zapraszam na piąty materiał. Jesteśmy już w nowej lokacji, nowe tereny przed nami do eksploracji. Tutaj mamy sporo rzeczy do zbadania. Będziemy to wszystko oczywiście zaraz sprawdzać. A, i czekajcie, bo tutaj chyba mamy kilka pojemników. A, czyli jednak wszystko przechodzi. A, widzicie, w poprzednim odcinku mówiłem wam, że te rzeczy przepadają. Niestety tutaj to wszystko jest. Znaczy, niestety, dobrze, że jest. Nie zwróciłem na to uwagi. No dobra, to nam troszeczkę ułatwi sprawę. Mamy mało zdrowia, nie możemy się leczyć, więc de facto musimy tworzyć niestety tutaj już apteczki. Apteczka wymaga alkoholu. Niestety alkohol, żeby stworzyć alkohol, co ja potrzebuję? Wyposażenie. Kurczę, gdzie to było? Food? Nie, to butelka wody. Narzędzia, tutaj to nie, to nie. Tu to jest alkohol, czyli alkalię potrzebujemy, dobra. Trzeba mieć też na uwadze. Dobra, wychodzimy stąd na razie. I będziemy tutaj eksplorować te tereny, które są najbliżej nas. Zobaczmy tu. Tutaj mamy tytan. Is it the body part I'm thinking of? Oh, nope, it's just a finger. This won't do. Palec inżyniera. Był już na tyle rozwiedziony, o matko. Trzeba przyznać, że ustalenie, do której ręki należał odcięty palec, nie jest tak łatwym zadaniem. Dobra, to chyba muszę wziąć, chociaż ja wiem. Dobra, weźmy to, zniszmy. Bateria, dobra. Promieniowanie mam, mam odporność na promieniowanie, więc spoko. Co to wziąłem? O, magnes! Magnes, proszę państwa, wziąłem magnes. Tego wcześniej nie miałem. I tu jeszcze jest jeden pojemnik. Mamy dwie szafki teraz. Więc de facto... Dobra. Spoko. A skończył nam się ten przedmiot do niszczenia. Troszkę zdrowia niestety straciłem. No ale tu już zrobię. Mamy magnes, czyli coś nowego. Coś nowego, dobra. Dobra, musimy to... Zestaw budowlany, co to jest? Młotek, dłuto, kilka gwoździ i dwie rolki taśmy izolacyjnej do budowy i niszczenia stacji, albo możesz zbudować stację zgodnie z instrukcją, chociaż takie narzędzia pękają jeszcze zanim zdążysz przeczytać instrukcję. Dobra, czekajcie, wiecie co, ja sobie to schowam. Gdyby wiedział, to może jednak rzeczywiście tych przedmiotów bym sobie tam schował więcej do tej szafki. Chociaż nie przeszły nam przedmioty te typu kolekcjonerskie, tak? Dobra, na razie chyba tak nic nie stworzymy. A to muszę sobie stworzyć. No dobra. Zbadaliśmy tam, tutaj znalazłem jakiś palec. Tutaj mamy kolejną miejscówkę, lecimy. Tutaj, tak? 120 metrów. Myślę, że tutaj nie będzie potrzeby. A small intact spare oxygen cylinder. You can make a blueprint of the real small oxygen cylinder, which is forbidden to be installed on any non-state suits, including Breath Edge. I can't say for certain what body parts... Wykręcona część jelita cienkiego. Prawdziwe dzieło sztuki w świecie wykręcania i zarazem niezwykle bezużyteczny przedmiot. No nie będziemy tego... ...mixed here, but it seems he had a good lunch before the crash, for sure. A detailed plan of the habitation module. Tkanina, bateria, co to jest? Aha, nie, 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 dobra, to nic nie jest. Magnes, o.
Skanowanie. Skanowanie. O kurczę, mam dwie wiertarki, ale... A, mam to, przepraszam. Mały moduł mieszkalny. O, proszę. Coś tu, kurczę, chyba jeszcze było do zebrania. Kurczę, nie mam w ogóle tlenu, shit. No właśnie, kurde, za chwilę stracę całe życie. To był błąd. Kurczę, Bela, ale balans. Czy to tego nie ma, nie potrzebuję tyle. Palec inżyniera też nie jest mi potrzebny. Dobra, muszę tą alkalię zdobyć. Kurczę, bo niestety widzicie, mamy mało życia, a to jest potrzebne. Ja sobie może stworzę piecę tlenową. Baterii metal mam. Nie wiem czasem, czy tam coś nie zostawiłem. A widzicie, zostawiłem tam. Dobra, lecę jeszcze tam z powrotem raz. Zobaczcie, co to. Butle z tlenem, tak? Zostawiłem. A bo tu było obok. Ja sprawdzałem to. Musimy znaleźć alkalię. Kurde. A tutaj sporo rzeczy lata, widzę. Co to jest? Zwłoki. Skanowanie. Butla tlenowa. Dobra, spoko. Tutaj coś jest, a to jest chyba ten, to nie jest alkalia, ale będziemy tutaj sprawdzać, może tutaj gdzieś znajdziemy cokolwiek. Mamy schemat butli tlenowej, to nam pozwoli oczywiście na dłuższe wypady, to jest fantastyczna sprawa. O mały włos. Dobra, zobaczmy, co ja potrzebuję, żeby stworzyć tą butlę. Kompensator, o kurde. Gruba taśma izolacyjna, to mam to. Ok, kompensator i gruba taśma izolacyjna, dwa razy guma. O kurczę, widzicie gumę, aha, mam tutaj. A nie, to jest gruba taśma izolacyjna. Duża świeca tlenowa. 200 tlenu nam tu daje aż. O, ale tu mam tak 75 tylko zapas, więc muszę najpierw to stworzyć, żeby móc to używać. Dobra. Sobie to wszystko tu schowamy może, wiecie. Żeby tego tutaj nie nosić. Why do all calendars have women on them? This is complete discrimination of the male half of the population. Bo tak tego na razie nie będę używał. Dwa skanery mam? Może niepotrzebnie, ale dobra, to już niech będzie. Za dużo mam tego tutaj wszystkiego. Kurczę, gra się nam rozkręca. Czyli kompensator muszę mieć, powiadasz. Koło sterowanie, duża świeca tlenowa, czyli tutaj zobaczymy tytan, baterie i żywice. O kurczę, tutaj metal i batery tylko. Ale to na razie mniejsza z tym. Ja muszę sobie stworzyć kompensator, czyli alkali i metal rafinowany. Metal rafinowany to możemy stworzyć, chociaż nawet go chyba mam obok.
Tutaj mamy metale rafinowane, dobra. Okej. Okay. I alkalia. Dobra, alkalia muszę, kurczę, zdobyć. Alkalia to coś, co takie wystaje z tego. Nawet potrzebuję do baterii, chyba, nie, do apteczki. Alkalię. Nie, to alkohol. Alkohol, nie, to właśnie. Dobra, szukam alkali. Ona była zazwyczaj tutaj, gdzie są jakieś skały. Nie wiem czasem, czy to nawet nie jest to. To jest chyba lód. Kurczę, pieczone. Tak, to jest lód. Alkalia inaczej wygląda. Najgorsze to, że mam mało. O, tu jest alkalia, dobra. Okej, okay, tylko że kurde, gdzie ty lecisz? Stój. Dobra, co mamy mało tlenu. A dobra, ja już tu jestem, to zbierzmy te. Tutaj jeszcze znalazłem jedną. Tyle. Tutaj jeszcze mamy złoże, chyba kończy mi się tlen i cierpliwość, ale mamy dość pierwszego, by przetrwać długi czas. Czekajcie, wszystkiego na razie nie będziemy tutaj eksplorować. Ale może uda mi się w końcu zrobić tą butlę i będziemy mieli 200 jednostek tlenu. Dobra, w pierwszej kolejności to ja sobie zrobię, moi drodzy, apteczkę. A nawet alkohol potrzebuję. Zdrowie plus 50, dobra. Super. To jest pierwsza sprawa. Teraz sobie zrobimy kompensator. A dwie jednostki mogę mieć przy sobie. Czasami się coś chce zbudować. Dobra. I teraz będziemy mogli chyba stworzyć butlę, czy mi się wydaje. Jest, nie ma nic z wysokim ciśnieniem, co można by napełnić tlen, ale taki cylinder ma większą pojemność niż balony. Poza tym nie przestraszy się, jeśli przypadkowo go przybijesz. Rezerwy tlenu plus 125, czyli będziemy mieli w sumie 200, tak? Czy mi się wydaje? Wow, proszę Państwa. Butla tlenowa. 200 jednostek tlenu. No teraz możemy szaleć. Okej, okay, super. Dobra, no to teraz się nam troszeczkę gra tutaj ułatwi na pewno. Elegancko. Dobra, będziemy eksplorować kolejne tutaj te... Nie wiem, co te kurcze te tam kajdanki znaczyły. Czy to ja coś musiałem tutaj zrobić? Idźmy tutaj, bo tutaj widzę, gra nas prowadzi. Mamy teraz dużo tlenu, więc możemy sobie swobodnie tutaj wszystko zbierać. Aha, to nie to. Dobra.
tutaj to mamy jeszcze do zniszczenia. Żarówka. I bateryjka. Co tu jest? This part belongs to the shuttle's owner or owners. It's hard to tell whether the remains belong to just one person. In any case, this won't do. We need something below the belt, if you know what I mean. Czekajcie, tutaj ciało inżyniera. A to co to jest? Baner. Spoko, 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 spoko. Też można sobie spokojnie latać i zbierać wszystkie przedmioty, bo wcześniej było naprawdę... No nie było to, nerwowa straszna, nie? Mało tlenu. Teraz tutaj można sobie wszystko spokojnie przeszukać. Dobra, to tyle. Spoko, tutaj mamy kolejną miejscówkę, tutaj mamy kolejne trzy. Teraz sobie to wszystko zbadamy oczywiście. Nie wiem, czy tu opłaca się wracać, no ale zaraz. Tam jeszcze coś jest chyba. Kurde. Jaki wzór inżyniera ja muszę znaleźć? Bez sensu. O, żywicy jeszcze nie znalazłem, widzicie? Guma chyba do niczego nie jest potrzebna. Ale dwie sztuki możemy ewentualnie zostawić. Żyjesz jeszcze? Nie, ja nie chcieć, żeby ty nie. Ja nie chciałem tylko martwić. O kurczę, trwałość 4. To trzeba sobie to stworzyć. Czekajcie, bo tutaj mamy trwałość 5, trwałość 5, trwałość 12. To trzeba by wyrzucić na razie, bo nie ma miejsca i to też. Po dwie sztuki mogę trzymać tych przedmiotów, a resztę sobie oczywiście przerzucimy. O kurde, wody ma mało. Raczej jestem odwodniony, chciałem powiedzieć. To plus 40. Dobra. Gra się chyba automatycznie zapisuje, nie? Chociaż muszę F5 nacisnąć. F5 też nie działa. ...150-130, dobra, lećmy... już najbliżej. No teraz mamy dużo tlenu, więc spoko. All the interior was torn out by depressurization. Oh shit. Looks like there's nothing here. Examine some other debris. A tutaj jeszcze coś jest. Looks like there's nothing here. Examine some other debris. Co to jest? Ciało. Co, dobra, jak już tu jestem. I chyba nie mam wiertarki, a nie mam jeszcze jedną. Dobra. Zbadajmy kolejny wrak. What a strange place, but maybe we can find something useful here.
Pytajniki tutaj są, proszę Państwa. Tak, ja to muszę, ale chyba wejść, co? Not the most useful instrument in space. Unfortunately, this isn't what we're looking for. Although I would think of getting a hand transplant if I were you. These are better than yours, and it looks like nobody needs them anymore. Fortepian. A witty toy with a non-witty name. The developers are clearly 13 years old. Gdzie co? Jest problem tego typu, że nam się skończy tlen. Ale tu chyba wszystkiego nie zbadałem. Mamy chyba narzędzie do naprawy. To wszystko jest tutaj ten. Dobra, mam jakieś narzędzie do naprawy. Zobaczymy, co to jest. Tutaj jeszcze mamy dwa pojemniki do zniszczenia. Tu jeszcze jest jeden pojemnik. No, jakieś wyposażenie. Narzędzia. Narzędzie do naprawy. Usuwam nakrętki, śruby, nieposłuszeństwo. Dobrym ciosem z obrotu. Dobra, aluminium, metal, rafinowane, gruba taśma izolacyjna. A, bo to dwie gumy aż zużywa. A, widzicie. Dwie gumy. No, po dwie sztuki mogę mieć wszystkiego. Dobra. Zestaw budowlany. Zobaczmy co. Aha, bo tu mamy to, dobra, do naprawy. Usuwa nakrętki, śruby, nieposłuszeństwo. Mamy 42, trwałość 8, trwałość 1. Czyli ja potrzebuję jeszcze taki jeden test sobie stworzyć, tylko. Metal rafinowany. Kurde, na złość nie mam tego metalu. Zaczekajcie, bo ja mam chyba metal rafinowany w tym. No właśnie. Łapacz się napsuje, a wiertarka ile ma tutaj mocy? 4, to przydałoby się to też zrobić. Mam baterię. Spoko. Dobra, ruszamy dalej. Znajdź wzór inżyniera. A, dobra. Weźmy to. W zasadzie to jest ostatnia chyba miejscówka. The durability of the engineering modules is impressive. Even such asteroids couldn't crash them. This is it. I wasn't sure if the engineer's legs remained intact, but we were lucky. Unfortunately, due to the security protocol, I cannot tell you that the special magnets built into his engineering boots can be used to illegally open the back panel of Breath Edge coffins. Ej, jak ja otwórz kilka trumień? Co to muszę trumnę otwierać? O mater deo. You probably need some explanation about this. I have no right to inform you that Breath Edge Agency coffins exchange information with each other concerning obstacles flying by in order to avoid collisions in space. But collecting this information would help determine the trajectory of the captain's bridge, which in turn will determine the coordinates of its collision with the liner. To była bateria. Nogi inżyniera, no świetnie.
Dobra, muszę wrócić po tlen i jedzenie i zaraz tutaj wrócimy. No, bo ja tak mam pełny inwentarz. A ja myślę, że muszę otworzyć kilka trumień. Jakie kilka? 200? Co? Patrzcie, jeszcze nie ma położenia tych trumień. Ale tym kluczem chyba rzeczywiście możemy teraz otwierać trumny. Który mam. Tylko wszystko... Aha, czekajcie, to będziemy szukać tych trumień. Bo tu może gdzieś się znajdziemy. Chyba coś tam widziałem wcześniej. Najpierw zrobimy sobie porządek. A, magnetyczny klucz główny, aluminium i gruba taśma, to jest do otwierania trumien. Czyli aluminium dwie sztuki. To sobie odłożę. Wszystko mamy pozajmowane, widzicie? Aluminium potrzebuję. Czyli to. Tego aluminium tam w sumie... O kurczę, tutaj nie mam aluminium. Muszę po aluminium jeszcze uderzyć. A takie większe przedmioty to oczywiście możemy to powywalać. Bo w sumie aż tyle tam nie jest nam potrzebne. Dobra, musimy aluminium szukać teraz. Żeby zrobić ten otwieracz do trumien. Mamy aluminium. Gruba taśma izolacyjna. Jest, mam otwieracz do trumien. Trwałość 30. No to chyba raczej jedna na nie wystarczy. Zapiszmy sobie grę. Będziemy szukać teraz tych trumien. Otwórzmy jakąkolwiek. Tutaj nie. Jak na złość, tutaj nic nie lata. O, tutaj mamy. Aż chyba trzy trumny. Part of the Breath Edge storage. There are only some empty coffins here. You can even choose one for yourself if you want to. This is a non-standard modification. Looks like somebody probably wanted to improve the speed characteristics of this coffin, which is a direct violation of the contract, although the idea is implemented quite well. The technology of opening the back. You're doing great. You're almost there. Naprawdę muszę 200 trumien otworzyć? To chyba jakaś paranoja trochę. Kurde, skanowanie znowu. Duży akcelerator, o kurde. Super. No ale naprawdę musimy 200 trumien otworzyć, chyba to taki żart. Kurde Bela, no to nie fajnie. Ja no myślę, że to się chyba po otwarciu kilku trumien nam chyba uaktualni. Co? No i dupa. Słuchajcie, bo tu nam też tlen ucieka pomimo tego, że jestem w tym. No dobra, tutaj mieliśmy fajny duży akcelerator, który można by stworzyć, pewnie zaraz sobie stworzymy. To nam pomoże szybciej przemieszczać, jeszcze szybciej tutaj kosmos. Dobra, to możemy ewentualnie jeszcze wyrzucić. O kurde, możemy to czegoś sobie tego nie zgubił. Wyposażenie jest
Szwarma, dwie sztuki. Ja pierdzio. Metal rafinowany i żółtowy. No to z tym raczej nie powinno być problemu, ale tu mam tylko jedną sztukę. Chyba, że gdzieś odłożyłem jeszcze jedną. Jest, jestem wielki. Dobra, elegancko. Panowie. Metal rafinowany, dwie sztuki. No to możemy sobie ewentualnie nowe tutaj zrobić. Chociaż mam tutaj tego dużo, to sobie wezmę jedną sztukę. A, dużo. W sumie to nie mam nic. Ale dobra, nieważne. I żółtawa woda. Czyli lodu 8 sztuk potrzebuję. Dobra, idziemy. Idziemy szukać lodu. Aha, chwytaka muszę sobie stworzyć, bo nie mam. A mam łapacza. Dobra, idziemy szukać lodu. No to raczej z tym nie powinno być problemu. Chyba. Bo tutaj tego jest raczej dużo. Chociaż lód mam, ale dobra, to już tam poświęcę trochę czasu na zbieranie. Metal mi się przyda, bo to jest potrzebne strasznie. Zaraz zobaczymy, jak to działa. O, mam tutaj 8 jednostek. Panie. I wyposażenie. Jeśli gaz będzie odpowiednio rozprowadzany przez skomplikowany system bloków ciśniowych, brzmieć będzie jak odjechane, skomplikowane, nowoczesne urządzenie, a zjedzenie dwóch czerstwych szwarm da jeszcze większe przyspieszenie dla organizmu. A tu mamy aż plus 50, czyli dwa razy lepsze. Ej, czekajcie, bo tego nie potrzebuję przecież. Super. Chyba zobaczymy, jak to działa. Ej, nie mówcie, że teraz te trumny musimy otwierać. Holy crap, no to już trochę niefajnie. Zdaje się, że chyba tutaj widziałem te trumny. Zwróć uwagę, że jak możemy teraz napierdzielać długo. Wow. Kilka trumień, no super. No raczej powiem wam, że chyba nie sądzę, że my musimy wracać tutaj i otwierać te trumny, no. Aha, tam można było się tego tlenu nałapać. Nie, no myślę, że tam nie będziemy lecieć i szukać trumien. No tam były, ale no, to chyba nie o to chodzi, żeby się wracać. Wykryłam bardzo cała część statku kosmicznego. Dobra, pierdu, pierdu. Spacesuit. I'm better than any new spacesuit. I recommend just upgrading the current equipment. For example, paint the helmet. I'm sure it will help. O kurczę, co czekajcie, bo
O kurde, 2 km stąd. Ja z tymi trumnami to rzeczywiście to jakaś chyba katastrofa. Można by ewentualnie jeszcze tutaj polecieć i zobaczyć, co jest tutaj w tym obiekcie. Czy ja tutaj byłem? Such tubes are usually installed in the liner service modules, where they cut down expenses on artificial gravitation. Nożyczki. Oj, dupa, kurde, ja się narobiłem. Cholera. Tutaj coś jest. Skanowanie. Nowy schemat tuba. A nie myślę, że możemy sobie takie tworzyć przedmioty później. Świetnie. Gdzie co jeszcze bym zobaczył tutaj szybko? A to tam nie polecimy. Dobra, to daleko to jest. Na razie. Mamy jakąś tubę. Mamy chyba jakieś tam różne obiekty do tworzenia. Znaczy takie mieszkalne projekty. Co najgorsze to, że ja nie kurde tutaj nie widzę żadnych trumień jak na złość. Ale polecimy zaraz tam, to już w następnym odcinku. Będziemy eksplorować tam wnętrze tego statku, czy tam cokolwiek to jest. No i może tam coś znajdziemy, no bo tutaj powiem wam, że nie bardzo coś widzę. Chyba, że jeszcze pod statkiem może coś. Naszym. No nie bardzo, nie. Tutaj chyba nic raczej nie ma. No ale te 200 trumien to chyba jakiś żart. Jak ja tutaj nie widzę żadnych trumien za bardzo. Co, że tutaj nie ma żadnych tych mieszkalnych przedmiotów? A tu jest kask pokryty farbą. Szkło i farba. Ochrona przed promieniowaniem plus 75. No właśnie. To w następnym odcinku będziemy szukać szkła i farby. I farmy będziemy szukać. Po co? Mam tyle tych wiertarek. 4. Mamy jeszcze z 5 minut. Więc może jeszcze gdzieś polecimy. Tu wszystko jest zapchane. Dobra, ale możemy zawsze to przecież powyrzucać. Wodę potrzebuję. No a trumnę będziemy przy okazji szukać, no tylko powiem wam, że no... Tutaj żadnej trumny nie widzę. Jest tutaj jakaś runa. O, super. Come on, just a little more. Do it before you realize that these mechanics just artificially prolong the gameplay. Z tego, że to ona jest otwarta, jak ja tam nic nie mogę sprawdzić, co w środku jest. No nic. Mamy dwie.
Jeszcze 198. Nie, no to jest żart na pewno. 200 trumien nie muszę otwierać, tylko. Takie sobie jaja zrobili po prostu z nas. To jest potrzebna wiertarka. Generalnie ja potrzebuję farmy, wiecie? Więc polećmy jeszcze tutaj. Potrzebuję farmy. A tej farmy tutaj powiem wam, że nie za bardzo jest gdzie zdobyć. A, farmy uzyskujemy też, pamiętacie? Z tamtego... Quarters for staff members in the business class can cause claustrophobia, although they are extremely convenient and compact. Czekajcie, bo tu promieniowanie było cholernie duże. Shit. Trochę mnie to zżarło. Ajajaj, niedobrze. Muszę się uleczyć. Uleczymy się i kończymy materiał chyba, raczej ja wiem. W następnym odcinku będziemy szukać trumien, wlecimy sobie tam do środka. Nie wiem, czy tam jest promieniowanie duże, czy nie. Będziemy sprawdzać. O, jest trumna jeszcze jedna tutaj chyba. Tak, to jest trumna. No jednak tutaj te trumny latają, tylko powiem wam, że tego nie widać za bardzo. Wow, jakie szczęśliwy skrypt. Ułożyliśmy dla ciebie potrzebowałeś tylko 3 próby. Jesteś pewien, że grasz w licencjonowaną wersję bez żadnych oszustwów? Nie, moja gra jest spiracona. Tak, moja gra jest licencjonowana. Okej. Apparently the captain's bridge damaged the tank with mayonnaise on the port side of the liner. The mayo got pulled into the core's gravitational field, which increased its mass and decreased its activity. Bombarding the core with other similar debris may lead to a further decrease in its activity, probably. What's left to do is find something with similar properties to mayo and not kill yourself with such experiments. Ej, naprawdę musimy tę trumnę otwierać? We need to hurry. In this regard, I will calibrate the radiation sensors a bit. You'll be able to get much closer to the liner, and we'll assume that you are not exposed to radiation at all. Co ty zrobił? Dlaczego ty wysadzasz most kapitański w rdzeń? Musiał nacisnąć przycisk, zabić wszystkich pasażerów. Mogłam umrzeć, ale przynajmniej mogłam... Speaking of Normandy, your interlocutor has already mentioned this shuttle with survivors. It would be nice to find it before you actually destroy everyone. I will mark several interesting places that I found through the coffin notification system. Ja cię pierdzielę, ale i jaja. If you want to open more coffins, there's a chance that I'll be able to detect new potentially useful debris, while my anti-vandal program scares you with criminal liability. Thanks to your torture, I violated not only the Breath Edge Data Protection Protocol, but also entirely by accident. I repeat, entirely by accident, cracked the data block, which I had insufficient privileges to access. From the information gathered, I can conclude that the agency coffins not only transmit information about obstacles, but also exchange strange encrypted data packets. Unfortunately, even when threatened with a drill, I wouldn't have enough power to decrypt it. You would need some military equipment here. Bla, 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 bla. Niższe promieniowanie, 0 na 6. Co to kurczę jest? Jaki jeden? Muszę chyba... sobie stworzyć. O matko jest córko. Dobra, muszę przejść, o co chodzi z tym promieniowaniem. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby sobie stworzyć lepsze wyposażenie, tak? Czy ja coś muszę znaleźć? No nic, będziemy obczaić w następnym odcinku. W każdym razie potrzebuję szkła i farby, żeby sobie stworzyć kask pokryty farbą, bo tego nie mam w ekwipunku. I w zasadzie to tyle na razie. Nie, to te koło sterowne.
Wiecie co, ja sobie zapiszę grę i zobaczmy, czy to koło sterowne, bo ja chyba mogę to stworzyć, czy nie. Aha, mam tylko jeden na cztery części chyba. Albo musimy cztery takie koła znaleźć, żeby zrobić skana, tak? A tu mamy już jedno koło sterowne, to po co, czego ja tego nie mogę zeskanować? No nic, moi drodzy, także kończymy materiał. Sporo żeśmy zrobili, sporo żeśmy tu przeszukali terenu. Z tymi trumnami to rzeczywiście był żart, na szczęście. Także kończy nam się czas już, więc musimy się wstrzymać na razie z rozgrywką. Żegnam się z wami, trzymajcie się serdecznie, cześć.